Z czego tu budować? Co jest lepsze? Nie wiem. Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałem, tak jak w tytule, porozmawiać z Wami o tym, może głupio to zabrzmi, ale co jest lepsze. Nie ma tutaj akurat takiej odpowiedzi jednoznacznej, by stwierdzić, że któryś z materiałów jest lepszy albo gorszy. Każdy z nich ma swoje plusy i minusy. Bardziej chciałbym powiedzieć o tym, dlaczego to my zdecydowaliśmy się o właśnie tym, o ceramice. Dlaczego my zdecydowaliśmy się na ceramikę? Jest to moja odpowiedź na ostatnio zadawane pytania w moim kierunku i jakoś właśnie stwierdziłem, że będzie to super temat do nagrania dzisiejszego filmu. Tutaj akurat, wiecie, musiałbym wrócić 17 lat temu, bo ja 17 lat temu postawiłem swój dom, postawiłem go też właśnie z ceramiki i był to czysty przypadek. Czysty przypadek, a mianowicie sąsiad obok budował i przyszedł do mnie i mówi: słuchaj, mam w bardzo dobrej cenie ceramikę do kupienia, pod warunkiem, że będzie to większa ilość. Nie wchodziłem absolutnie w jakieś współczynniki. Powiem szczerze, byłem zielony. Byłem zielony. On powiedział, to był już jego drugi dom, który stawiał, i on powiedział, że bierz śmiało, nie pożałujesz. Tak też zrobiłem. Także mieszkam w tym domu od 17 lat. I druga sytuacja. Zaraz po tym, jak wybudowałem dom, kolega też wybudował z białego, nazwijmy tak to. Nie mówimy o silikatach. I tutaj sobie porównywaliśmy wtedy jak dany budynek zachowuje się wewnątrz. Mieliśmy podobne grubości ścian, podobne, takie same. I tu się zaczęło właśnie. Mianowicie taka pierwsza rzecz, która mnie przekonała do tego, to pamiętam, był pierwszy sezon grzewczy, gdzie on mówił: ja już włączyłem piec, wiesz, to był koniec września u niego, a ja swój piec, przepalając lekko kominkiem od września, piec swój włączyłem w grudniu. Także ta kumulacja ciepła w budynku, wydawało mi się, że dużo bardziej te ściany przytrzymują. To jest pierwsza rzecz, a druga to jak budynek ogólnie zachowuje się w ciągu roku, czyli w tych takich zmiennych okresach pogodowych. Czyli gdy przychodzi gorąco, wchodzę do domu, jest chłodno. Gdy przychodzą chłodniejsze dni albo wilgoć, wchodzę do domu i od razu czuję tą różnicę. Czyli jest zupełnie przeciwna do tego, jak jest na dworze. I to mnie przekonało do tego, żeby przekonać też syna starszego i przekonać syna młodszego, i w tej chwili właśnie stawiamy z ceramiki. Tu, wiecie, być może narażę się wykonawcom, kolegom po fachu, ale niestety muszę to powiedzieć, bo oglądałem ostatnio film i słuchajcie, kolega, który też prowadzi kanał, powiedział coś takiego: ceramika to nie jest to. Po pierwsze, nagrzewa się, a był to w upał. Po drugie,
bardzo ciężko cokolwiek w to wbić. A po trzecie, on już zmarnował dwie tarcze na cięciu ceramiki. Za jedną tarczę zapłacił 300 zł. Wiecie, to mówi wykonawca. Tylko teraz miejmy świadomość tego, że to nie wykonawca będzie mieszkał w tym domu, ale inwestor. I bardzo często bywa tak, wiem to z własnego doświadczenia, że tak naprawdę to wykonawca potrafi ukierunkować inwestora w kierunku materiału. Bo tak naprawdę dużo łatwiej jest stawiać z białego. Nie wymaga aż tak wielkiej dokładności, jaka jest przy ceramice. Tylko jeszcze raz powtarzam, to nie wykonawca będzie mieszkał w tym domu, a będzie mieszkał inwestor. A jeśli chodzi, wiecie, o te wszelkie współczynniki, jakie są, nie? To jest ich masę i różnych. Jeśli byśmy rozpisali na kartkę i białego, i czerwonego, tak to nazwijmy, to i tu się znajdą plusy i minusy, i tu się znajdą plusy i minusy. Także nie chciałbym tutaj absolutnie mówić, że białe jest złe. Nie. Ja chciałem w tym filmie dzisiaj powiedzieć wam, co mnie przekonuje do tego, że jestem takim zwolennikiem ceramiki. Cena w dużej mierze przemawia do ludzi, że jednak gabarytowo raz, że białe jest większe, czerwone mniejsze, a mimo to to czerwone kosztuje drożej. Wiecie, nie wszystko, jak to ktoś mądry powiedział, nie wszystko w życiu trzeba koniecznie przeliczać na pieniądze. Jeśli, wiecie, to jest na zasadzie tego buta, że możemy go kupić za 50 zł i bardzo podobnego możemy kupić za 200 zł. Ktoś by powiedział, po co kupować tego drogiego, skoro można ten, ale zauważmy, ile dłużej i wygodniej chodzimy w tym droższym bucie. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o kwestię finansową. Także dzisiaj w takim króciutkim filmie chciałem wam powiedzieć o tym, co tak naprawdę do mnie przemówiło za tym, że jestem zwolennikiem ceramiki. A każdy z nas już sam musi podjąć decyzję, z czego i dlaczego. Trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie. Dziękuję za te łapki w górę, za subskrypcję. Pozdrawiam jak zawsze, trzymajcie się. Hej!